Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafetarno. Dziś Państwa i moim gościem jest Pani Radna Angelika Świtalska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Tradycyjnie na początek zachęcam Państwa ciepło i serdecznie do tego, żeby lajkować naszą rozmowę na Facebooku, udostępniać ją, obserwować, subskrybować nasz kanał na YouTube, dawać łapki w górę oraz śledzić nasze media społecznościowe. Linki do nich znajdziecie w opisie tego wywiadu. Dobra, przechodzimy do rozmowy. Kandyduje Pani e, tym razem do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Po pięciu latach spędzonych w Radzie Miasta Tarnowa idziemy szczebel wyżej. Z czym Pani idzie do tych wyborów? Z czym Pani idzie do mieszkańców? Podczas trwającej kampanii wyborczej. Jak już o to pan zapytał, panie redaktorze, to może zacznę od tego, że jestem pierwszą kobietą na liście prawa i sprawiedliwości i z pozycji numer 3 startuję. Jeśli chodzi o postulaty, z którymi idę w tych wyborach, to przede wszystkim jest to zdrowie. Moim zdaniem szpitale wojewódzkie oraz podmioty lecznicze w naszym regionie powinny być silnie wspierane przez władze. Zależy mi na rozwoju promocji zdrowia i ochrony zdrowia. Warto tutaj wspomnieć, że Małopolska jest liderem w zakresie rozwoju psychiatrii. W całej Polsce, na przykład Centrum Zdrowia Psychicznego, mamy chyba na dzień dzisiejszy 106. Jeśli chodzi o Małopolskę, mamy ich 15. Z czego jeden z nich jest w Szpitalu Świętego Łukasza, również mamy w Tuchowie Centrum Zdrowia Psychicznego. Ale ta gałąź uważam, że powinna być jeszcze bardziej rozwijana. Duży nacisk bym chciała położyć na rozwój tych placówek. No na przykład, Bochnia, Brzesko. Dostęp do leczenia w tym zakresie powinien być bardzo łatwy dla pacjenta, więc bardzo by mi na tym, na tym zależało. Drugim moim postulatem to jest tak dla inicjatywy mieszkańców. Mam tutaj na myśli budżet obywatelski Województwa Małopolskiego. Uważam, że w tym zakresie chciałabym być bardzo aktywna, dlatego że mieszkańcy mają realny wpływ. Budżet obywatelski jest świetnym instrumentem, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na podział środków tam, tam gdzie one są najbardziej potrzebne, jakie potrzeby mają mieszkańcy. Także chciałabym organizować różnego tego typu spotkania, abyśmy wspólnie mieli wpływ właśnie na budżet obywatelski. Później również myślałam o rolnictwie, dlatego że jeżeli chodzi o rolnictwo, uważam, że jest to gałąź gospodarki bardzo ważna dla nas. Jest to nasze wspólne dobro narodowe i władze samorządu województwa powinny wspierać i mówić głosem rolników powinny im pomagać, bo jest to dla nas bardzo istotne. Ja oczywiście nie jestem ekspertem od rolnictwa. Ale na pewno chciałabym dbać tutaj o dobro, o dobro rolników. Czy postulaty to trochę mało w sumie, jeżeli chodzi o województwo? Tylko tyle? Panie redaktorze, nie chciałabym tutaj mówić za dużo o tym, co chcemy robić, bo to są takie obietnice przedwyborcze i samej by mi się nie chciało tego słuchać. Oczywiście tych postulatów jest o wiele więcej. Mogłabym tutaj wspomnieć na przykład budowę chodników przy drogach wojewódzkich. To jest nam szalenie potrzebne dla przede wszystkim bezpieczeństwa na, naszego wspólnego, naszych dzieci wszystkich pozostałych pozostałych ludzi w naszym, w naszym regionie przede wszystkim dzieci i seniorzy, no, którzy z dzieci, które e, muszą iść do szkół, strony seniorzy, którzy no, już na przykład nie mogą prowadzić samochodu z, z przyczyn zdrowotnych i muszą pieszo udać się, czy to do sklepu do szkoły, czy do urzędu. Oczywiście tutaj na przykład dobrym przykładem są biskupice radłowskie, gdzie są plany budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej. Ale jak na razie w tym zakresie się nic nie dzieje, więc również chciałabym, aby, aby to wszystko poszło do przodu ze wsparciem mieszkańców, ze wsparciem władz województwa małopolskiego. Da się właśnie te białe plamy po tej najbliższej kadencji władz małopolskich, samorządu województwa małopolskiego znacząco zredukować? Bardzo bym chciała, żeby się to udało. W przeszyni publicznej mocno wybrzmiał ostatnio pomysł stworzenia takiej szybkiej kolei aglomeracyjnej do Krakowa. Mielibyśmy z Tarnowa dojeżdżać niemalże w ekspresowym tempie do stolicy województwa małopolskiego. Wierzy pani, że to się uda zrealizować, patrząc nawet na ten remont nieszczęsnej linii kolejowej między Tarnowem a Krakowem, który ciągnął się wiele, wiele lat i te pociągi no jednak nie jadą szybko, a wręcz wloką się. Czy od samego Słów i deklaracji różnych e, kandydatów i różnych środowisk e, politycznych. E, te, te słowa uda się przek, przekuć na czyny i będziemy sensowniej już do tego Szanowny panie redaktorze, byleby się to nie wiązało z podwyżką biletów w tej szybkiej kolei, e, bo mam wrażenie, że, że tak się może po prostu stać. A nie zapominajmy, że wadna żywność wzrasta od 1 kwietnia, czyli tutaj. Taki prezent na święta od naszego rządu, więc mam tutaj obawy, jeżeli chodzi o tą kolej, że to też będzie się wiązało z podwyżką biletów, czyli to jest kolejna podwyżka. Nie wspomnę już o wadzie na żywność, bo naprawdę będzie to szalony problem dla wielu, wielu ludzi. Uważam, że wadna żywność powinien zostać na tym poziomie, na którym, na którym jest. Jeszcze trzymając się tej kolei, ja z kolei mam taką obawę, słuchając tych różnych zapowiedzi, że finalnie się może okazać tak, że ta szybka kolej będzie problemem dla mieszkańców mniejszych miejscowości. No bo jak przyspieszyć kolej? Oczywiście można włączyć dwójkę w pociągu, będzie jechał szybciej, ale tak już całkiem serio, prawdopodobnie może się to wiązać z tym, że te mniejsze stacje po prostu nie będą obsługiwane przez niektóre pociągi. I przez to mieszkańcy zostaną wykluczeni z dostępu do kolei. Niestety to jest kolejne, kolejne zagrożenie, czyli wykluczenie, czyli jakby opóźnienie w rozwoju tych miejscowości i właśnie wykluczenie tych mieszkańców. Więc y, niestety to jest kolejne, kol, kolejne zagrożenie. Ale również to, co powiedziałam wcześniej, może się dowiązać również z podwyżką biletu, Bo dlaczego nie? Skoro podwyżka na VAT od 1 kwietnia. Podwyżka, przepraszam, na żywność od 1 kwietnia związana z wzrostem VAT-u nastąpi. Pani, mieszka pani w Tarnowie, więc tematem, który mocno grzał w ostatnich dniach mieszkańców, a przede wszystkim sympatyków czarnego sportu, było wycofanie się przez grupę azotów z finansowania Żużlowej Unii Tarnów. Teraz pojawiają się głosy jednak, że Unia będzie dalej jeździła, że mają jakieś gwarancje finansowe. Z kilometra to trochę śmierdzi na tym zarządzanie rzeczywistością przez kryzys, stworzenie, wycofanie kasy z, przez jedną spółkę, po czym inna spółka wpompuje e, od nowa tą samą kasę, może ciut większą, może ciut mniejszą. Myślę, że jeżeli chodzi o sport w ogóle w Tarnowie, to to są wieloletnie zaniedbania naszych władz. Nigdy nie jest tak, że coś się nagle dzieje, że coś się nagle sypie, tylko to są zaniedbania naszych władz. Gdybyśmy się bardziej nad tym nachylili, być może by, tak nie, być może by się tak nie stało. Ale oczywiście, po co pan redaktor wspomniał, jak najbardziej mam wrażenie, że było to zrobione w ten sposób, że nie będzie tego finansowania, jest wielka afera, a nagle po dwóch dniach może nie dniach, przepraszam, jeżeli się pomyliłam. Jednak jest porozumienie, czyli jesteśmy fajni, mamy porozumienie i będą pieniądze. No, no wygląda to słabo. Generalnie funkcjonowanie sportu w Tarnowie polega na tym, i wielu też instytucji kultury, że wszyscy do doili grupę azoty, nie było tworzonego, nie, było, nie był tworzony taki e, alternatywny fundusz, z którego można byłoby przeżyć tak naprawdę. Jeżeli na przykład ta grupa azoty wycofa kasę z żużla, wycofa z piłki nożnej, wycofa z piłkarek ręcznych, piłkarzy ręcznych z siatkarek, to nagle okaże się, że sport w Tarnowie umarł. Do istotnych zadań miasta należy wspieranie i finansowanie sportu. Pamiętajmy o tym, panie redaktorze, że jest to bardzo ważne również dla nas, aby wychowywać y, młode pokolenie w takim duchu, abyśmy mogli, y, mogli spod swoich skrzydeł wydać świetnych sportowców, którymi potem się możemy chwalić. Więc miasto powinno powinno łożyć na sport. Na koniec zabawmy się w, we wróżbitów. Okej, okay, ja będę wróżbitą, pani niech będzie wróżką, niech mi pani powie, jak zakończyły się wybory najbliższe, samorządowe, uda się prawo i Sprawiedliwości utrzymać władzę w Małopolsce? Panie redaktorze, przez ostatnie lata władze małopolski pokazały nam, że prężnie rządziły w województwie małopolskim, starały się robić wszystko, to, co do nich należało dla, dla mieszkańców. Więc myślę, że ten kredyt zaufania dostaniemy na kolejną kadencję. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i rozmowę. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kawetarnów była radna Angelika Świtalska. Cóż, jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. A państwa na koniec tradycyjnie zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej, bo tak walczymy z algorytmami. Zachęcam także do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Linki znajdą państwo w opisie na dole albo u góry niniejszego materiału. Cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Kafetarnów.